Cześć. Będziemy dzisiaj, tak jak powiedziałem, rozmawiać o JavaScriptie. Prezentacja jest dedykowana dla backendowców, więc zakładam, że macie doświadczenie z czymś obiektowym. No i zacznijmy sobie w miarę szybko, płynnie przejdźmy do czegoś, co znamy. Czyli jakieś repozytorium, to nie jest prawdziwy kod, to jest pseudokod na razie, ale mamy repozytorium. Metoda zwraca jakąś listę. No i teraz dostajemy wymaganie regulatoryjne. Polski rząd stwierdził, że litera O jest nielegalna. Więc co musimy zrobić? No, możemy na przykład użyć dzieliczenia, zrobić sobie opakowującą klasę tworzącą repozytorium, które nie pozwala na tą literę O. Jak ją zaimplementujemy? Możemy sobie przykładowo zbudować całą klasę. Ten syntaks ogólnie powinien być dość oczywisty. No i powiedzmy, że mamy taką lokalną funkcję, bo tak było nam wygodniej. I ta funkcja sprawia, że ta litera O w tym momencie jest, no pozbywamy się jej. No i teraz co, zróbmy sobie z tego kodu, żeby on wyglądał jak JavaScript. Więc po pierwsze, base to super, Java nie jest zaskoczona. Po drugie, nie mamy dwukropka, mamy extends. Konstruktor nie jest nazywany po nazwie. I teraz najważniejsza, najbardziej kontrowersyjna różnica. Powoli, żeby każdy mógł się z tym faktem oswoić. No ale taka jest konwencja w JavaScriptie, więc tak będziemy resztę kodu pokazywać. Przepraszam. No i teraz odpalamy sobie ten kod i co się dzieje? Spodziewaliśmy się błędu, no raczej się nie spodziewaliśmy. No i też mniej więcej dzisiaj dowiemy się, skąd się to wzięło. I taka ciekawostka przy okazji, jakie obejście do tego problemu znajdziemy w bardzo dużej ilości kodu. To jest taki hak, który... Czemu to działa? No więc, jak już mówiliśmy, autostopem. Pasażerowie, backendowcy obiektowo zorientowani. Jeśli jesteście w jednej z tych kategorii, to myślę, że znajdziecie tu coś dla siebie. Cel podróży, demistyfikacja, intuicja. Jakby powiemy, dlaczego JavaScript, znaczy co robi, dlaczego, może niekoniecznie, bo te decyzje to były decyzje projektowe języka. No i mam nadzieję, że złapiemy jakąś intuicję na temat, dlaczego JavaScript zachowuje się tak różnie od tego, co wszyscy znamy i lubimy. No i trasa będzie dość techniczna. Będzie bardzo dużo kodu, dlatego też prosiłbym, że jeżeli się pojawią pytania, to na końcu, bo jest możliwość duża, że odpowiedź będzie na następnym albo kolejnym slajdzie. No i zacznijmy sobie. Ale nie da się zacząć oczywiście mówienia o JavaScriptie bez mówienia, skąd się ten potworek znalazł. Więc dawno, dawno temu, kiedy główną przeglądarką był Netscape Navigator, zatrudniono takiego Brendana, który bardzo lubił język Scheme. Język Scheme to jest język funkcyjny, wygląda mniej więcej tak. Jest albo kuzynem, albo pochodzącym od Lispa, tego nie wiem, ale wygląda tak, jest funkcyjne. No i żeby strony internetowe mogły być troszkę bardziej dynamiczne, coś się mogło na nich ruszać, czasem zmieniać, zaimplementował w tym nawigatorze właśnie coś takiego. No i pokazał zarządzającym, mam CEO, CTO w Netscape'ie i mówi, mam coś takiego, działa. No i oni mu mówią, no fajnie, ale to wygląda trochę kiepsko. Wiesz co, Java jest teraz taka bardzo popularna. Zrób, żeby wyglądało bardziej jak Java, wiesz, klamerki, funkcje, takie rzeczy. No więc przerobił to na coś takiego. No i to jest już taki syntaks JavaScriptowy bardzo. I nazwał to LiveScript. I tak się to nazywało przez bardzo krótko, bo przyszli, wiesz co, ta Java jednak jest bardzo fajna. Jest mamy marketing, jest JavaScript. No i tu się pojawia klucz większości rzeczy, która się dzieje w JavaScriptie. Czyli takie chowanie tego, czym to tak naprawdę jest, przez powiedzmy, że marketing, czy tam inne pomaganie deweloperom. Tak? No i na sam koniec mamy taką komisję standaryzacyjną, która się nazywa ECMA, to jest tam Europejska Komisja Wytwarzaczy Komputerów, coś w tym stylu. I w momencie, kiedy Microsoft zaczął wychodzić ze swoim Internet Explorerem, to znaczy każdy miał swoją implementację JavaScriptu, Netscape w końcu zgłosił swoją implementację, ustandaryzowali je z ECMA. Więc jeżeli widzicie gdziekolwiek nazwę ECMA, to jest JavaScript, nie dajcie się oszukać, to jest to samo. No i zacznijmy sobie naszą bardzo techniczną przygodę teraz od zakresu. Więc mówimy, że Java nie za bardzo jest Javą. Sprawdźmy, czy tak naprawdę jest w ogóle skryptem, tak? Więc zakres, jak podejrzewam, jest to dość oczywiste. Mamy sobie zmienną, mamy sobie funkcję, funkcja jest wywołana zmienną, widzimy, bo jest zdefiniowana trochę wyżej. Funkcję możemy sobie przykryć, to też nie jest nic bardzo skomplikowanego. I teraz pierwsza zagadka, co się wydarzy teraz.
zgadnęlibyśmy, że wyprintujemy wartość, ale tak naprawdę wyprintujemy nie wiadomo. Dlaczego? No bo JavaScript nie jest Java, ale skryptem też nie jest. Więc jeżeli w funkcji pojawia się var, var jest częścią tak zwanego zakresu leksycznego, który powoduje, że ta zmienna, ta funkcja wie, że ta zmienna istnieje, ale jeszcze nie ma wartości. Więc printujemy undefined. I za tym samym idzie, że funkcję możemy sobie definiować na końcu całego naszego kodu. To się nazywa tak fikuśnie hoisting, który ma nam przedstawić wirtualnie, że JavaScript jakoś wie, że te funkcje pojawiły się później, ale to jest właśnie efekt tego zakresu leksycznego, w którym funkcja w momencie interpretowania, bo to nie jest język skryptowy, tylko interpretowany, wie, że taka funkcja ma się pojawić i wie, co z nią zrobić, gdzie ją znaleźć. No i kolejna zagadka, co się wydarzy teraz. Tak intuicyjnie wszyscy wiemy, że nasze zakresy, czyli zmienne, po nawiasie, po klamerce, znikają z zakresu i tyle ich dzieli. Otóż okazuje się, że nie. Klamerki wcale nie robią zakresu, ale to bardzo przeszkadzało wszystkim, więc wprowadzili takie coś jak LED. I LED właśnie, jedyna rzecz, którą się różni od vara, to jest nowszy syntaks, to jest to, że jego zakres zaczyna się i kończy na klamerkach, a nie na funkcjach. Więc chodźmy dalej. Domknięcia. Jest, wydaje mi się, dość intuicyjne dla nas backendowców, bo w C-Sharpie mamy coś takiego jak link. Myślę, że ogólnie funkcja map jest dość oczywista. Mamy jakiś array, po nim puszczamy po każdym elemencie jakąś funkcję. I teraz wyciągnijmy sobie tą funkcję, albo najpierw zobaczmy, jak wygląda przykładowa implementacja, jeżeli ktoś się nie spotkał z tym zazwyczaj. Nie jest to zbyt skomplikowane, ale tak jak mówię, funkcja jest puszczana na każdym elemencie, jest zwrócony wynik takiego przemapowania. Więc teraz puśćmy sobie funkcję trochę wyżej, żeby można było ją przekazać do tej mapy i żeby było troszkę dalej, zróbmy sobie fabrykę na tą funkcję i teraz zastanówmy się, skąd ta funkcja w tym miejscu wie o tej zmiennej times. Jakby robiąc rzeczy w sensie zakresu samego leksycznego, teoretycznie to powinno nam gdzieś wypaść. No i ciekawostka, że na przykład taki C-Sharp też nie zawsze umiał to robić, więc zobaczyli, że domknięcia tak zwane to jest coś, co działa bardzo dobrze i też zimplementowali. Domknięcia z definicji takiej bardzo technicznej znaczą tyle, że funkcja ma dostęp do swojego zakresu leksycznego całego. A w takim intuicyjnym sensie bierze plecak na plecy i pokonuje ścieżkę zdrowia całą i dalej wie, co to za zmienne. No i teraz dalej, rzecz taka dość oczywista, ale trzeba o niej powiedzieć, że funkcja może być, jeżeli chcemy sobie wyciągnąć taką funkcję na zewnątrz, albo może być, tak jak mówiliśmy, globalną funkcją, albo może być wyrażeniem funkcyjnym, czyli to, co jest po prawej stronie, odrówna się. I teraz jest to zmienna. I różnica jest taka, że w zakresie jest nie funkcja, a zmienna. Zmienna wskazuje funkcję. Funkcja nie ma żadnego zakresu, do którego należy. Po prostu jest miejscem w pamięci. No i jeżeli wiemy, czy to jest wyrażenie funkcyjne, jest coś takiego fikuśnego, jak wyrażenie funkcyjne wywołane natychmiast. Wydaje się to dość bezużyteczne, ale zobaczymy, o co chodzi. Jest funkcja, robimy z niej wyrażenie, bo jeżeli funkcja nie jest pierwszym w linijce, to nie jest w żadnym zakresie. W tych nawiasach zewnętrznych po prostu tworzy się zmienna, która jest tą funkcją. Jeżeli mamy taką zmienną, możemy ją od razu wywołać. Mamy wyrażenie funkcyjne wywołane natychmiast. Bezużyteczne, no zaraz zobaczymy. I zobaczymy sobie najpierw, w jaki sposób kiedyś mogliśmy podzielić kod w naszym HTML-u. Prosta stronka, która wyświetla nam counter, increment w funkcji, przypisuje coś więcej. I teraz wyciągnijmy sobie tą funkcję do zewnętrznego pliku, po to, żeby powiedzmy, że nasz HTML zrobił się trochę za duży. No i zaimportujmy sobie tą funkcję, ale oczywiście w HTML-ach, jak są duże, to nie dzieje się tylko ten jeden plik. Powiedzmy, że mam jakiś inny. No i tu pojawia się problem, bo mamy kolizję nazwy. I tak naprawdę, który on klik zostanie wywołany, to jest, wydaje mi się, że kolejność tych skryptów, ale też nie o tym będziemy mówić. Zróbmy sobie ify, skoro wiemy, co to jest. Tak, mamy funkcję, która jest wywołana natychmiast. No i jeżeli mamy funkcję wywołaną natychmiast, funkcja może coś zwrócić. Jeżeli funkcja coś zwraca, to możemy sobie to złapać. I w ten sposób
Możemy sobie z tego zakresu czerwonego przeskoczyć do zakresu zielonego i mamy, jakby pozbywamy się kolizji po pierwsze, a po drugie efekt uboczny jest taki, że ten counter jest teraz tak jakby zmienną prywatną. Więc mamy enkapsulację w JavaScriptie tak zwanym wzorcem modułu. Idąc dalej, JavaScript, żeby utrudnić życie, nie działa tylko w przeglądarkach, działa też w każdym runtime, który go obsłuży, na przykład w Node. I nie skupiajmy się na tym, że to jest akurat aplikacja konsolowa, ale jest to aplikacja, która po prostu działa w Node. No i teraz, jeżeli chcemy nasz duży plik nodowy podzielić, tak samo wyciągamy funkcję na zewnątrz, pakujemy ją w ify i teraz możemy zacząć się zastanawiać, jak może ta funkcja z pliku znaleźć się w naszym głównym pliku. Normalnie zrobilibyśmy to przez script, tak? Ale w Node nie ma w ogóle HTML-a, jest tylko i wyłącznie runtime JavaScriptu. Więc zróbmy sobie taki eksperyment myślowy. Jeżeli byśmy na samym początku naszego ify zdefiniowali sobie nowy obiekt, nazwijmy go moduł, i do tego modułu wsadzili jakieś eksporty, to teraz możemy pomyśleć, że taka struktura pliku, te pierwsze dwie linijki, dwie ostatnie, zupełnie zawsze, nieważne jaki moduł, powtórzył się identycznie. Więc korzystając z tego faktu, implementatorzy Node'owi mogli stwierdzić, że no dobra, skoro tak, to pozbądźmy się ich. I teraz magią kompilatorów możemy jakby opakować sobie tą funkcjonalność w takiej funkcji require, która wirtualnie, powiedzmy, że robi dokładnie to, że dodaje nam te linijki, wyciąga eksporty i możemy sobie je złapać. Co jest bardzo fajne, to, że tutaj możemy sobie złapać aliasy, więc pozbyliśmy się absolutnie kolizji nazw. No i co za tym idzie, skoro już w Node mamy moduły, które można wyciągnąć na zewnątrz, eksplozja dobrobytu, można wystawiać paczki i wszyscy mogą mieć ten sam interfejs, w ten sam sposób eksportować funkcjonalność i importować do innych plików i nie mamy kolizji nazw, wszystko pięknie, nazwa działa, paczek może być ile się da. I teraz taki szybki detour. CommonJS miał swoje problemy. Po pierwsze jest synchroniczne, co znaczy, że jakby nie jest zbyt performant po polsku. Nie jest zbyt wydajny, więc przeglądarki go nie chciały w dużym skrócie. No i jest tylko w Node. No i dodatkowy taki niezbyt ciekawa funkcja, że coś takiego działa, a za tym to idzie cały worek szczęścia. Także jakie mogą być rozwiązania? Jest taki, no nie jest to paczka, jest to plik, jest to skrypt, który importujemy do naszych stron HTML. Nazywa się require.js i co on robi w globalnym scope, definiuje nam define i require. Nie będziemy się za bardzo wgłębiać, jak dokładnie to działa, bo tych AMD, czyli asynchronicznych modułów, już nikt nie używa. Jedyne co to mamy właśnie define require, możemy dynamicznie sobie podpinać różne inne skrypty z folderu scripts, podpinać do HTML-a przez ten skrypt, tak, i będzie to działać. No ale teraz pojawia się pytanie, czy może by się nam wypowiedziała nasza wspaniała komisja standaryzacyjna. No i wypowiedziała się i zaproponowała taki syntaks, że mamy sobie zmienne, które możemy eksportować z pliku, to są tak jakby nasze zmienne publiczne z modułu. Mamy też zmienne, które są prywatne, bo po prostu są niewyeksportowane. I taki dodatkowy, ciekawy potworek jak domyślny eksport, zaraz zobaczymy, o co z nim chodzi. I z drugiej strony w pliku, który jakby importuje, zbiera, używa tych funkcji, możemy sobie wciągnąć wartość, możemy jej dać inną nazwę, więc nie mamy żadnych kolizji. Możemy też wyciągnąć ten domyślny import, bo właśnie też o tym muszę w sumie powiedzieć. Jeżeli ktoś nie wie, to jest syntaks tak zwany destrukturyzacyjny, czyli od razu ten obiekt rozpada się na kilka zmiennych. Jeżeli tego nie użyjemy i wciągamy cały obiekt, to JavaScript znowu oszukuje i zwróci nam to, co jest w tym defaulcie, a nie cały obiekt, który wydawałoby się, że nam da. Więc możemy i tak wyciągnąć wszystkie zmienne, możemy użyć gwiazdki wildcarda, ale wtedy będziemy mieli taką magiczne pole default, które znowu z jakiegoś powodu jest schowane przed nami, będzie nam łatwiej. I teraz możemy sobie w przeglądarce na razie
zaimportować, stworzyć pierwszy swój moduł ESM. Piękne inżynierskie zaokrąglenie. Możemy sobie zaimportować, czyli użyć całego tego nowego syntaksu w przeglądarce. Jedyne co, to trzeba ten typ moduł pokazać w przeglądarce, wskazać, że tego będziemy używać. No i tak samo w innych plikach możemy zaimportować sobie ten nasz nowy moduł. Możemy sobie tak samo wciągnąć cały plik. Znowu tylko mówimy, że to jest typ moduł. No i teraz Node miał problem, że jeżeli to działa w przeglądarkach, my mamy required, ten common.js, przepraszam, no to jak to wszystko ze sobą pogodzić, żeby to współgrało? No i wymyślili przez chwilę takie coś, że będą pliki MJS i CJS od modułów i od common.js. No ale to jest dość, no nie bardzo się tym ludziom podobało. A jak sobie przypomnimy, że mogliśmy moduły wciągać tym słowem kluczowym moduł, to tak samo w naszym pliku package.json. To jest coś jak CS Projekt dla C-Sharpa, plik konfigurujący cały nasz projekt, w którym działamy. Jeżeli w tym pliku konfiguracyjnym mówimy, że działamy na modułach, to możemy po prostu użyć całego tego syntaksu i wywołać sobie na przykład w konsoli. No i święto, bo nagle mamy NPM działające wszędzie. Czyli właśnie paczki, które możemy sobie dociągnąć. Dalej jedna z dość, powiedzmy, bardziej ciekawych feature'ów języka. Powiedzmy sobie, że mamy prostą funkcję, mamy jakieś zwierzątko, które szczeka. Implementacja, to jest C-sharpowa implementacja, wyglądałaby jakoś tak. Myślę, że nic bardzo skomplikowanego. No i popatrzmy sobie na Python. Czemu na Python, zaraz powiem. Mamy zwierzątko, które szczeka, implementacja wygląda mniej więcej tak. No i teraz, jak mamy this w C-Sharpie, czy w Java, czy w każdym innym języku podobnym do C, czy tam C++, tak tutaj mamy self. I ten self, on tak naprawdę tutaj nie jest nigdzie przekazany, ale tutaj funkcja z klasy, metoda wie o tym selfie. I właśnie dlaczego mówię o Pythonie, bo Python nam fajnie pokazuje, że to nie jest jakaś ezoteryczna zmienna, która pochodzi gdzieś z klasy. To jest automatycznie schowana przed nami, ale wrzucona tutaj zmienna, która jest po prostu z lewej strony od kropki. I teraz w takim razie zobaczmy sobie, co możemy zrobić w JavaScriptie, jeszcze w starym syntaksie. Mamy metodę, znaczy mamy zwierzątko, które szczeka, więc jakbyśmy mogli to zaimplementować. To zwierzątko, jak widać, nie jest jakąś funkcją. Przyjmuje sobie ten głos i zwraca jakiś obiekt. Ten obiekt zawiera jakąś jedną funkcję. No i teraz jak możemy zrobić, żeby ten głos znalazł się w tej funkcji? Możemy użyć domknięcia. I to będzie nam wszystko ładnie działać, ale tracimy jedną bardzo ważną i wydajnościowo potrzebną rzecz z języków obiektowych, że ta funkcja jest zdefiniowana tylko raz. Ta funkcja jest zdefiniowana i stworzona z domknięciem, z całym bagażnikiem, za każdym wywołaniem tej funkcji animal. No więc nie jest to zbyt wydajne, bo jak wiemy, śmieciarka, garbage collector za darmo nie jeździ. Więc wyciągnijmy ją sobie na zewnątrz. No ale teraz mamy ten problem, jak ten głos może znaleźć się, żebyśmy mieli takie wywołanie, jak chcemy. No i JavaScript dał nam taką możliwość, żeby użyć tego this. I znowu to jest po prostu to, co jest z lewej strony od funkcji. Różnica jest taka, że to nie ma nic wspólnego z klasami, ze strukturami, to jest po prostu lewa strona funkcji. Funkcja sobie po prostu żyje w eterze. No i tak jak mówiliśmy, to jest to, co jest z lewej strony od funkcji. Funkcja jest wywołana na obiekcie, który wyszedł z konstruktora tak zwanego. No więc przekażmy sobie ten głos po prostu do obiektu i teraz wszystko działa tak, jak powinno. Na sam koniec jeszcze rozłożmy sobie tą destrukturyzację. Tworzymy sobie nowy obiekt, przypisujemy do jego zmienne, zwracamy ten obiekt. I teraz możemy użyć takiej ciekawej funkcji JavaScriptu, że każda funkcja, jeżeli ma w środku użycie tego this, ale nie jest on przekazany z prawej strony czy z lewej strony wywołania z kropki, to po prostu zostanie stworzony nowy obiekt. Więc możemy pozbyć się jednej linijki, zamiast selfa zrobić, zamiast tego selfa, który nie istnieje w języku, tylko jest naszym obiektem, zrobić sobie użyć tego this i na końcu go zwrócić. I na sam koniec tego slajdu możemy sobie użyć takiej ciekawej funkcji jak new. Tu cofnę jeszcze, żebyśmy widzieli, co się zmienia. I to jest taka dość magiczna funkcja JavaScriptu.
o której więcej powiem trochę później. No ale właśnie używając dokładnie syntaksu takiego, jakbyśmy się spodziewali, konstruktor zawiera prawie dokładnie to, co byśmy się spodziewali. I możemy tak naprawdę myśleć o tym jako konstruktorze. Mimo, że ta funkcja żyje zupełnie gdzie indziej i o tym też będziemy później trochę mówić. Więc zobaczmy sobie jeszcze, jak ten this tak dokładnie nam zadziała. Jeżeli mamy funkcję, która używa tego this i ją wywołamy, zwróćmy uwagę, że ten undefined znaczy, że ten tekst jest undefined. Gdyby this był undefined, to byśmy dostali bot. Więc jest jakiś obiekt stworzony z eteru, bo po prostu wywołaliśmy funkcję. Zwróćmy uwagę później, że jeśli mamy obiekt, który zawiera i zmienną, której używamy, i tą funkcję, na której możemy to wywołać, więc znowu lewa strona przekazana, wyświetla się to, co chcemy. Ale to nie jest jedyny sposób, w jaki ten this może być ustawiony w środku funkcji. Możemy sobie funkcję wywołać bezpośrednio, wciskając jej na siłę ten kontekst this, albo możemy też przypiąć do niej na zawsze ten kontekst i w ten sposób stworzymy nową funkcję, którą jak wywołamy, to będziemy mieli wynik tej funkcji. I teraz wydaje mi się, że rzecz najtrudniejsza w JavaScriptie. Wydaje mi się, że ja na pewno najwięcej czasu spędziłem próbując zrozumieć, o co tu chodzi. Więc rozbijmy sobie ten temat na po pierwsze, co to jest dziedziczenie. Tak intuicyjnie, dziedziczenie to będzie kopiowanie struktury. Tak jak dziedziczymy geny od rodziców, tak samo klasy dziedziczą funkcjonalność od siebie nawzajem, jeśli dziedziczą. I kopiują wszystkie możliwości, które klasy, z których dziedziczymy, czy nasi rodzice potrafią robić. No i tak naprawdę klasa wtedy nam mówi, że ja też tak umiem. I zobaczmy, co to jest tak intuicyjnie prototyp. Tak? Prototyp to jest coś, na czym się wzorujemy, żeby stworzyć coś nowego. Czyli dziedziczenie prototypowe brzmi jak dokładnie klasy. Tak? Więc skontrastujmy sobie to z delegowaniem. Delegowanie to jest tak jakby nadanie pełnomocnictwa, czyli jest też chyba taki wzorzec ogólnie pojęty, jak możemy delegować funkcjonalność, czyli wołać inny obiekt, żeby on coś zrobił za nas. No i mówimy, kolega umie. No i prototyp możemy sobie też skontrastować z referencją. No i ta referencja to jest tak jakby ten adres do kolegi, który coś umie zrobić za nas. No i teraz możemy zrobić coś takiego, powiedzmy, że nieoficjalnego. Możemy sobie na górze dać takie tłumaczenie tego tematu, bo dziedziczenie prototypowe, tutaj na myśl przychodzi żart o śpince morskiej, dziedziczenie prototypowe jest jak JavaScript, ani Java, ani Script. Więc ja pozwolę sobie, żeby na górze było napisane delegowanie referencyjne, bo nazywa się to dziedziczenie prototypowe, ale to, co się dzieje pod spodem, to jest delegowanie. I teraz co się będzie działo? Każdy obiekt w JavaScriptie może mieć taką super, super, super tajną właściwość i tą właściwość możemy sobie troszkę traktować jako taki podwykonawca naszego obiektu, ale oczywiście wiemy, że obiekty to jest referencja, więc to jest tak jakby numer do tego podwykonawcy, który, jak popatrzymy sobie na wywołania, obiekt, jeżeli chcemy użyć właściwości C w nim, obiekt nie ma właściwości C, ale od razu nam mówi, nasi specjaliści już się tym zajmują, dzwoni do swojego podwykonawcy używając tego numeru, podwykonawca mówi, no git, mamy, działa. No i podwykonawca nie musi pracować tylko dla nas i w ten sposób możemy sobie współdzielić funkcjonalność z innymi obiektami, no i inne obiekty też mogą dzwonić do niego i mówić, potrzebuję B, ok, nie ma problemu. I oczywiście, co no, podwykonawca też może mieć swojego podwykonawcę i to się nazywa prototype chain. Jeżeli pójdziemy sobie dalej, mamy kilka powiązań tych prototypowych, czyli nasz podwykonawca ma numer do kolejnego podwykonawcy. Możemy sobie podejrzeć ten obiekt w narzędziach deweloperskich, na przykład Chroma. No i Chrome nam powie, że ten obiekt ma tylko A i B. No w sumie racja. Bo tak jak mówię, to jest super, super tajna właściwość. Dlatego jak sobie rozwiniemy w narzędziach deweloperskich w Chromie ten obiekt, no to zobaczymy nagle taką właściwość jak prototyp, bo konsystencja jest bardzo ważna.
No i możemy sobie to w sumie traktować tak jak zastrzeżony numer do tego naszego podwykonawcy. No i ten nasz podwykonawca, tak jak widzimy, ma tą funkcję B. On też ma swojego podwykonawcę. I co się teraz dzieje? Coś, co nie ma tej właściwości, też ma swojego podwykonawcę. Bo każdy obiekt domyślnie, i myślę, że to można połączyć jakoś z obiektowym światem, każdy obiekt dziedziczy, ostatecznie dziedziczy z bazowego obiektu. Tak, to jest taki bazowy podwykonawca, najważniejszy ze wszystkich. I na samym końcu wszystkie zapytania o możliwości trafiają do niego. I teraz zwróćmy uwagę, jest tutaj taka ciekawa właściwość jak konstruktor, o którym troszkę już mówiliśmy, więc cóż, powiedzmy troszkę więcej. Mamy funkcję, która tworzy nowy obiekt. Więc teoretycznie ta funkcja, tak jak już mówiliśmy, jest konstruktorem tego obiektu. No i teraz możemy sobie wywołać ten konstruktor znowu, bo to będzie znowu schowane w naszym podwykonawcy. Wywołujemy sobie funkcję, no ona coś tam loguje, wykonuje nie bardzo to, co byśmy chcieli, bo nie do końca tak chcieliśmy ją wywołać, ale to jest cały czas ta sama funkcja. No i w narzędziach deweloperskich znowu widzimy, to jest nasz podwykonawca, który wie o tej funkcji. No i dla uściślenia zobaczmy sobie, że faktycznie jest na tej śmiesznej właściwości. No i teraz to jest najtrudniejsza rzecz z najtrudniejszej rzeczy. Jeżeli dziedziczenie prototypowe spędziło mi trochę snu z powiek, to jest najtrudniejsza część całego dziedziczenia prototypowego, czyli skąd obiekt wie, skąd nasz podwykonawca wie, kto jest jego konstruktorem. No bo okazuje się, że ten podwykonawca pochodzi z tej funkcji i dlatego tutaj w końcu jest napisane pełnym słowem prototyp, bo to jest takie naprawdę miejsce, w którym on mieszka, żyje, stamtąd pochodzi. I co za tym idzie? Możemy sobie sprawdzić, czy na pewno tak jest. No tak, faktycznie obiekt w momencie, kiedy został stworzony, dostał do rączki numer tego podwykonawcy pochodzącego z tej funkcji i teraz potrafi wykonać, no zobaczymy, wszystkie rzeczy, które potrafi wykonać podwykonawca z tej funkcji. I ostatecznie, co za tym idzie? Za tym idzie, że jeżeli stworzymy sobie dwa różne obiekty, to te dwa różne obiekty dostaną ten sam numer do tego samego podwykonawcy, więc widzimy, że tu jest dość duża różnica w działaniu, jakby dziedziczeniem takim prawdziwym, a delegowaniem referencyjnym, że mamy wspólny obiekt, który jest tym samym obiektem, a nie wspólny zestaw metod, które są skopiowane i działają identycznie. Więc jak wrócimy sobie do tego naszego przykładu zwierzątka, no to tworzymy nowe zwierzątko i będziemy mieli podwykonawcę do spraw zwierzęcych, nazwijmy to, który automatycznie jest stworzony we wszechświecie, ponieważ istnieje funkcja zwierzątko. Więc możemy wykorzystać ten fakt i spowodować, że ta funkcja, jeżeli żyje sobie na zewnątrz, no to nie musimy w każdym obiekcie przypisać tej zmiennej i znowu marnować miejsce w pamięci. Możemy sobie wykorzystać tego podwykonawcy do spraw zwierzęcych i on może wiedzieć, co to jest za funkcja. No i w tym momencie, co możemy dodatkowo zrobić, to pozbyć się całej tej metody z zakresu i wrzucić ją prosto do tego podwykonawcy przez wyrażenie funkcyjne. No i na sam koniec podsumujmy sobie, co to nasze magiczne new zrobiło, bo to jest też dość ważne w tym kontekście. To nasze magiczne new, jeżeli spróbujemy sobie zaimplementować, czyli przekazać mu semantyka, jak to działa dokładnie, ale próbujemy zaimplementować sobie swój new keyword. Po pierwsze, tworzymy sobie nowy obiekt. Po drugie, i to może jest troszkę trudne, ale to jest właśnie ten metoda wywołania innej, znaczy metoda wywołania funkcji w ten sposób, żeby na siłę spowodować, żeby ten obiekt był tym diskontekstem. Czyli wywołujemy sobie tą funkcję. Tutaj będą podpinane wszystkie właściwości, które trzeba. No i nasz obiekt zaczyna przyjmować kształt zwierzątka. Na sam koniec zwierzątko dostaje numer do swojego podwykonawcy do spraw zwierzęcych i kopniak i wysłany w świat szeroki, żeby sobie szczekać wtedy, kiedy trzeba. I teraz już na sam koniec zobaczmy sobie,
jak działają już tak naprawdę klasy, bo jeżeli faktycznie widzimy, że one próbują udawać dziedziczenie, to zobaczmy sobie, co się dzieje w starym syntaksie, bo zanim klasy zostały zaimplementowane jako taki naprawdę syntaks JavaScriptu, można było stworzyć dwie funkcje, użyć jakiegoś babela transpilatora i on wygenerowałby nam z klasy jakieś dwie funkcje i to by wszystko dalej działało, bo nie wszystkie przeglądarki od razu miały ten nowy syntaks. Więc w jaki sposób możemy spowodować, żeby nasz kwadrat zachowywał się, jakby dziedziczył z kształtu? Więc co się dowiedzieliśmy? Że na pewno kwadrat będzie powoływał do życia takiego podwykonawcę do spraw kwadratowych i kształt będzie miał swojego podwykonawcę do spraw kształtowych. Okay. I teraz, jeżeli wiemy, że każdy obiekt stworzony przez tą funkcję kwadrat będzie miał numer do podwykonawcy do spraw kwadratowych, ale chcemy też, żeby ten obiekt trochę umiał też robić to, co wskazuje nam kształt, no to możemy dać podwykonawcy do spraw kształtowych, podwykonawcy do spraw kwadratowych, dać do ręki numer do podwykonawcy do spraw kształtowych. Dziwne, nie? Ale ostatecznie zajrzyjmy sobie w DevToolsy i znajdźcie różnicę, podpowiem, że są dwie. I ostatecznie co z tego wynika? Wynika z tego, że JavaScript próbuje znowu udawać syntaksem, że robi coś, a tak naprawdę robi coś absolutnie innego. I tak naprawdę na to trzeba najbardziej uważać, programując w JavaScriptie, sam się też nieraz na to naciąłem, że myślimy, że nasze zmienne w obiekcie się jakoś zachowają, a tak naprawdę zrobią zupełnie coś innego, bo nie mamy do czynienia z dziedziczeniem prototypowym, tylko z delegowaniem referencyjnym. Oczywiście to nie jest żaden trademark, nigdzie tego nie znajdziecie w internecie. To jest coś, co mi pomogło zrozumieć, że no, ani Java, ani Script, tak jak mówiłem. Więc podsumujmy sobie. Przejechaliśmy tą trasę dość szybko, bo też, żeby głębiej się zagłębić w każdy z tych tematów, to 30 godzin kursu. Teraz będzie trochę po angielsku podsumowanie, bo żeby było łatwiej w Google wpisać. Zobaczyliśmy, jak działa zakres leksyczny, czyli to, że var i funkcja, i let i const, jeśli są na początku linijki, są w interpretatorze przed czasem wykonania. Wie interpretator i silnik JavaScriptowy, gdzie ich szukać. Zobaczyliśmy sobie, co to jest IFI, który wygląda jak coś bezużytecznego, ale jest, okazuje się, fundamentalny do rozwoju JavaScriptu. Zobaczyliśmy sobie, jak wygląda ES moduł. I coś, o czym też nie mówiłem w tym momencie, z Common.js-a przechodzi się na ES moduł wszędzie, gdzie się da. Właśnie dlatego, że on działa wszędzie tak samo i jest asynchroniczny, przez co jest też bardziej wydajny. AMD nikt nie używa, to była bardziej ciekawostka, więc... świadomość tego słowa this i dziedziczenie prototypowe. I na sam koniec zobaczyliśmy, że klasa to jest nic więcej niż ten syntax sugar. Teraz już nie. Teraz już na przykład doszły rzeczy takie jak prywatne, zmienne, ale w kontekście samego zachowania bardzo długo to był po prostu syntax sugar na dziedziczeniu prototypowym, które działa zupełnie inaczej, niż byśmy się spodziewali. I też dlatego, że przeszliśmy przez to bardzo szybko, na sam koniec adres, tutaj możecie znaleźć całą tą prezentację do ściągnięcia, jeżeli chcielibyście sobie odświeżyć. Z mojej strony mam nadzieję, że coś się wyjaśniło, że będzie wam może trochę łatwiej odnaleźć się w tym wspaniałym świecie. I dziękuję. Czy są jakieś pytania na ten temat? Już. Cześć. Wysłuchałem całej tej prelekcji i to jest ważne w całym kontekście pytania. I mam takie pytanie do ciebie. Co ty tam jeszcze robisz na tym frontendzie? Chłopiec, zbłądziłeś, wracaj do backend. Frontend robi teraz bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zastanawiam się, czy nie zacząć serwer wpisać w JavaScriptie. Bo jeżeli, tak mówię, przez tą godzinę nawet paznokciem nie podrapaliśmy, co się tam dzieje pod spodem. Jest bardzo dużo materiałów typu 30-godzinne kursy, po których ja jestem zafascynowany. Całe życie robiłem wszystko w C-Sharpie. Teraz się trochę zastanawiam, szczerze mówiąc.
Następne pytanie. Może nie pytanie, ale trochę nawiążę do tego, co powiedziałeś o prywatnych propertkach w klasie. Jak one działają, że one są tak naprawdę prywatne? Co się dzieje, gdy próbujesz się odwołać do prywatnej propertki? Nie wiem, czy do końca rozumiem. Mówisz o tym nowym syntaksie klasy. Tak, o haszu. No przyznam się, że o ile się zajawiłem, nie jestem wcale frontendowcem. Nawet nie wiem, jak wyglądają prywatne propertki, bo po prostu ich jakby nie używam. Wychodzę trochę z założenia, że JavaScript nie po to został zrobiony. Więc znowu widzimy, że klasy nie tak się zachowują, jak byśmy się spodziewali. I dużo jest głosów właśnie w tych takich bardzo głęboko JavaScriptowo zajawionych ludziach, że po prostu używajcie języka tak, jak został zaprojektowany. To, że nie wygląda, jakby był w ogóle zaprojektowany, to jest osobna kwestia. Chodzi mi o to, że to klas to wciąż jest syntactic sugar, bo oni pozwolili użyć tego hasza jako zadeklarowania tej prywatnej propertki, a gdy próbujesz się do niej odwołać, czyli kropka, dajesz ten płotek, dostajesz jaki błąd. Nie wiem, tak mówię, nie korzystam. No, nie można tak zrobić, bo nie można nazwać propertki z haszem na początku. Okay. Tyle, taki fun fact po prostu. Mamy czas na jeszcze pytanie. To ja mam ostatnie. Mówiłeś, że klasy zachowuje się w JavaScriptie, zachowuje się inaczej niż w dotnecie i to jest czasami zaskakujące. Jakie jest twoje najczęstsze zaskoczenie i co jest jakby takim najbardziej wkurzającą różnicą między dziedziczeniem tym zwykłym i dziedziczeniem prototypowym? To jest dość trudne pytanie. Wiem, że największa różnica, z jaką tak naprawdę się spotkamy, to nie do końca sam ten syntaks klasowy, tylko właśnie ten this. To, że ten this jest, jakby kontekst jego pochodzi z funkcji, a nie z klamerek, powoduje, że zupełny wybuch zrozumienia. I w sumie też na marginesie mogę powiedzieć, że kolejne nowe obejście do tego w nowym JavaScriptie to są te tak zwane funkcje strzałkowe, jeżeli mamy nawias równa się większe, mniejsze niż, to ze starego syntaksu backendowego wiemy, że to jest super fajne i krótsze, łatwiej się tego używa. A we frontendzie to jest takie obejście, które nie tworzy kontekstu dla this, więc najłatwiej obejść tak, jak tego selfa tam rzucaliśmy. Najłatwiej to obejść w ten sposób, żeby użyć tej funkcji strzałkowej, która też wydaje nam się zawsze, że jest lepsza, bo jest krótsza, ale też trzeba znowu uważać, bo to nie jest zwykła funkcja, zachowuje się inaczej. Dziękujemy ci bardzo za prezentację, Kuba. Pamiętaj o nas ciepło i do zobaczenia za rok.